Dzień dobry wszystkim, witajcie. Wybaczcie te opóźnienia w ostatnich dniach, ale to dzieje się dlatego, że ruszył nasz projekt dla kobiet Metamorfozy Online. No i właśnie on odbywa się o godzinie 9. Myślę, że w kolejnej edycji zmienimy trochę godzinę. Więc witajcie. Będę się cieszyć z każdej osoby, która mimo opóźnienia dołączy i zechce tutaj przez kilka minut ze mną się poinspirować. Po co? Ano po to, że nasze życie bez inspiracji jest bardzo, bardzo przyziemne. Samo słowo inspirować znaczy wkładać ducha. To popatrzcie, czujemy w kościach, czujemy po prostu w ciele. Jak jesteśmy zainspirowani, to tak jakby duch w nas pracował żywiej, tak? Żywo się bardziej czujemy. Więc te nasze spotkania mają na celu zainspirować nas każdego poranka, żeby to był poranek cudów. Uwielbiam to określenie, ostatnio do mnie przyszło i się nim zaczęłam posługiwać, bo też mi daje takie fajne uniesienie. Już tylko się upewnię, że wszystko dobrze. Mam dla Was taki, znowu też króciuteńki, bo ostatnio mam mocne postanowienie poprawy, żeby nie gadać tyle, tylko krótko i zwięźle. I mam dla Was króciuteńkie przesłanie na dzisiaj, które też już od jakiegoś czasu za mną chodzi, żeby o tym mówić, bo przyszło do mnie w postaci takiego olśnienia, takiego wow. Że tak naprawdę to możemy powiedzieć, że są dwa rodzaje modlitwy. I jak sobie właśnie tak zaobserwowałam to wszystko i zobaczyłam może nie różnice, ale zobaczyłam te może nie efekty też, ale zobaczyłam jakie samopoczucie, co wnosi każdy z nich. To właśnie no jest to takie dla mnie nowe i chcę się z Wami podzielić, ponieważ doszłam do wniosku, że nasze modlitwy, a jeszcze powiem, dlaczego się tym zainspirowałam, ponieważ przeczytałam w Piśmie Świętym fragment, że nie ma czegoś takiego jak modlitwy niewysłuchane. Niewysłuchane, nie ma czegoś takiego jak modlitwa niewysłuchana. To my myślimy, że jest niewysłuchana, a poza tym jest jasna wskazówka, że jeśli nie otrzymujesz, to znaczy, że się źle modlisz. I co to może znaczyć, źle się modlisz, nie? Pomyślimy sobie. I ja doszłam do wniosku, że chodzi o modlitwę właśnie przede wszystkim dziękczynną. Chodzi przede wszystkim, według mnie, piszcie swoje komentarze, co wy na ten temat myślicie, ale ja zakochałam się w modlitwie dziękczynnej. Gdzieś tam wiem, że jest taka modlitwa błagalna i my tego jesteśmy głównie nauczeni, żeby błagać, prosić i wtedy nasze proście, a będzie wam dane, też jest powiedziane w sumie. Ale też ta modlitwa błagalna jest taka dla mnie. Ja mówię, to jest moja osobista refleksja, ale może też będzie Wam bliska, że modlitwa błagalna to tak jakby utwierdzanie tego stanu braku, tego stanu niemocy, tego stanu, że nie mam za co dziękować, błagam generalnie z pozycji braku, czy z pozycji nawet strachu, tak? Modlitwa błagalna z pozycji często wynika z pozycji strachu. A modlitwa dziękczynna, ja jestem zakochana w psalmach właśnie, dzisiaj rano też mi towarzyszył psalm, ja jestem zakochana w zachwycie, jestem zakochana w fascynacji, jestem zakochana we wdzięczności, ja jestem zakochana po prostu w tej modlitwie dziękczynnej, ja jestem zakochana w psalmach, ja jestem zakochana w hymnach, ja jestem zakochana w takiego rodzaju modlitwach, które unoszą, przenoszą, wibracje, mówiąc językiem rozwoju osobistego, podnoszą wibracje, czyli przenoszą nas, jakby wkładają w nas ducha, czyli jesteśmy wskutek modlitwy zainspirowani. Zainspirowani. I dzisiaj nawet podzieliłam się na moim tam prywatnym profilu fragmentem z psalmu Dawida. To są słowa Dawida. Tak się zakochałam się w tym po prostu. Niedługo wystąpię w koszulce z tym przesłaniem, bo po prostu jestem zafascynowana, że wielbię Cię Boże, bo mnie stworzyłeś, a wszystkie Twoje dzieła są wspaniałe. Wielbię Cię Boże, bo mnie stworzyłeś, a wszystkie Twoje dzieła są wspaniałe. Czy te słowa
nie są przeniesieniem nas w stan obfitości, w stan radości, w stan miłości, w stan wdzięczności. Ja, czytając te słowa, wypowiadając, czy śpiewając, czy modląc się takimi słowami fascynacji i wdzięczności, czuję, jakbym fruwała nad ziemią, czuję, jakbym po prostu jestem uniesiona, jestem bardziej istotą duchową niż fizyczną. I do tego dzisiaj chciałam Was zachęcić do przemyśleń też, jak to jest u Was, bo może być tak. Piszę też o tym w Kawie z Bogiem, słuchajcie, że może być tak, że jesteśmy tak mocno nauczeni i wychowani tylko w tej modlitwie błagalnej, tak, że i nie za bardzo ją lubimy, więc rezygnujemy z modlitwy, tak, bo po prostu całe dzieciństwo byliśmy zmuszani może do modlitwy błagalnej. I chodzi mi o to, że jeśli tak jest, to żeby nie rezygnować w ogóle z modlitwy, bo może tobie bliższa będzie modlitwa właśnie dziękczynna. Czyli wszystko to, co unosi, co przenosi do radości, za co generujesz wdzięczność, za co, na co, coś, co sprawia, że twoje serce się otwiera. I na mojej stronie www.dorotaozo.pl, jeśli tam bywacie czasem, jest też w sklepie taki mapa wzrostu, to się nazywa. I ta mapa wzrostu, to jest, ja to tak opracowałam, czyli są takie etapy mojego rozwoju i myślę, jestem przekonana, że wiele z Was utożsamiłoby się z tymi etapami i przyspieszyłoby Wasz rozwój, bo gdyby mi ktoś kiedyś coś takiego pokazał, powiedział, zobrazował, to słuchajcie, to byłoby wszystko na pewno prostsze. Dlatego ja to opracowałam, opisałam, bo to też tak pokazuje właśnie etapy. Ta mapa wzrostu pokazuje też jakby mnie i w ogóle człowieka, który od takiej pozycji wybrakowania, narzekania, krytykowania, czyli takiego poczucia się ofiarą, czy szukania winnego i w sobie, i w innych, jak wzrasta, to etapem takim pięknym, który już przychodzi później, tam jest kilka tych etapów, etapem, który przychodzi jako taki naprawdę piękny, jest etap fascynacji. Etap fascynacji. Etap fascynacji w życiu, w rozwoju duchowym również. To jest etap modlitwy dziękczynnej. To jest przejście procesu od takiego, wiecie, błagania w sensie utwierdzania braku, niedostatku, czucia się ofiarą, czucia się w niemocy. A przechodzenie w proces właśnie fascynacji, wdzięczności, radości, pełnej miłości. I to jest cudowne narzędzie, jeśli macie ochotę, możecie sobie nabyć, ale ono nie chodzi już o narzędzie, chodzi o to, żebyśmy my dzisiaj, każdy z nas, wskutek tych kilku inspirujących teraz słów, zadali sobie pytanie, jak to jest u mnie? Może odrzuciłam modlenie się, modlitwę, odrzuciłam całkowicie, bo gdzieś niekoniecznie ta błagalna jest taka moja. Może twoja jest właśnie modlitwa dziękczynna. To już jest stuprocentowe oddanie, stuprocentowe zaufanie, stuprocentowa radość. To jest energia miłości, obfitości i zaufanie. Więc tym się chciałam z Wami dzisiaj podzielić. Mam nadzieję, że jest to przydatne, może dla komuś właśnie przyniesie jakieś refleksje, może postanowienia, może jakieś właśnie objawienie. Bo dla mnie to było wielkim, wielkim objawieniem. Więc dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się. Wszystkiego co najlepsze. Dobrego, dobrego dnia.